Jarosław, powiedz mi, co cię ostatnio zdenerwowało w tym dniu, tygodniu, miesiącu, ogólnie w życiu? Nie? Co tam się dzieje? Ojej! Chłopaki, umiecie zmieniać koło? Ja umiem, Grześ, a ty? No ja też umiem, no kto by nie umiał, nie? Proszę cię, przecież to jest banał. No. No oczywiście baba za kółkiem, no jakżeby inaczej, no. Tell me what I want, but I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. Jezus Maria, kobieto, jak ty jedziesz? Czy ty w ogóle robiłaś prawo jazdy? Więcej razy od ciebie, ty dzbanie. Siedź cicho. Halo? No cześć, kochanie, wiesz co? Jechałam autem i odpadło mi lusterko. Nie no, nie wiem, co się stało. Ale pan policjant dał mi kartkę. Poczekaj, przeczytam ci. Napisał, że zachowałam, więc... Pewnie wtedy. O Jezu, nie zauważyłem pani! Cała sukienka we krwi! Spódnica! Nie zależy mi tak mega na tym, ale wiadomo, że super. Zawsze lepiej jak są się gdyby. No dokładnie. Kurde, ale tych progów zwalniających tutaj ponastawiali. A no tak, bo tutaj jest szkoła, dziewczyna. Ej, to chyba nie był próg. Przepraszam! Co pani robi z tym autem? No, odkręcam koło. To ja biorę radio! Ja nie wiem, jak ty to robisz, że nigdy nie dostajesz mandatu. Ja co pojadę do centrum, zostawię samochód na parkingu, wracam i od razu mandacik za wycieraczką. Też tak wcześniej miałam, tylko zmontowałam wycieraczkę. Genialne. Dziewczyny, trochę korek jest. Znajdź mi ognia, to sobie zapalę. No, ciągnie się strasznie. W schowku? Tak, poszukaj. Ej, pożyczyłaś to do mnie miesiąc temu. Zapomniałam. Serio? Na siłkę dzisiaj idę. Eko jestem, tak? Nie jem na plastiku. O, to pompka mojego chłopaka, ja nie wiem, po co jej używa. Jak lepiej? Nie. Dobra, weź. Wiedziałam, że te internety kłamią. Dobra, tata, wiesz co, dzwonimy się później, bo ja teraz właśnie wyjeżdżam, to później pogadamy. Dobrze, córcie, to jesteśmy w kontakcie, tam mówisz, uważam. Oj. Córcia, co to było? Nic, tatuś, wiesz co, ja hamowałam tylko. Córeczko, jeżeli zrobiłaś cokolwiek z moim autem, to niech Bóg mi świadkiem, że ja po prostu chyba nie wytrzymię, to nie jest ubezpieczone. Córka, oj, tata, zakłócenia są jakieś... No, to na przykład w razie korka. Ja nie wiem, czy ja to znajdę. No szukaj, gdzieś tam jest na pewno. O, herbata. Nie pij tego, to z miesiąc tu leży. Faktycznie. Kurde, nie ma. Jest, mówię ci, poszukaj. Chyba miałaś go postawić babci. Wyleciało mi z głowy. I tłumaczę mu, przestań rozmawiać przez telefon, kiedy prowadzisz auto, a on do mnie z mordą, że nie będę mu tłumaczyć, jak on ma jeździć swoim własnym samochodem. Czaisz? Jezu, jaki burak. No dokładnie, zero odpowiedzialności, zero. Wszystko okej? Okay? Trochę się rozmazałaś. Ja nie ogarniam, ja po prostu nie ogarniam. No masz doktorat z fizyki kwantowej, znasz cztery języki, grasz na skrzypcach, no potrafisz złożyć kostkę Rubika w kilka sekund, no ale cofanie to jest cały czas problem, no na miłość boską, no tysiąc razy mówiłem, chcesz wycofać w lewo, to musisz kręcić w prawo. Ale przecież to nie ma sensu, rozumiesz? Ej, laski, a wiecie, że Kasia i Tomek się rozstali? Dlaczego? No zdrada. Ale ham i dzban! Wiedziałam, że nie można mu ufać. Wiedziałam. No ale to ona go zdradziła.
No oczywiście, przestań no z takim facetem, być on ich w ogóle nie doceniał, wiesz? W końcu znajdzie sobie kogoś, na kogo naprawdę zasługuje, kto ją doceni i będzie ją kochał. I będzie ją szanował. Dokładnie. Też bym go zdradziła. Dokładnie. Właśnie. No to kochana, opowiada, jak w końcu udało ci się go namówić na to świadczyny. Słuchajcie, bardzo prosto. Wiecie, że Maruś kocha auta, nie? Więc stwierdziłam, że użyję odpowiedniej metafory, no i podczas romantycznej kolacji mówię do niego: słuchaj, Maruś, kobieta jest jak silnik w samochodzie. Jeżeli po jakimś czasie nie założysz pierścienia, no to ona zmieni tłok, proste. Na drugi dzień już klękał. Genialne. Halo, kochanie, może dzisiaj jakaś romantyczna kolacja? Kroplą deszczu namaluję cię, a potem długo sam to nie uwierzę. Make it last forever, friendship never ends. Ej, dziewczyny,